Chcę podziękować w tym momencie również moim urzędnikom, że zdają egzamin i wydają te wszystkie zezwolenia, obsługują wszystkie te inwestycje na czas. Jest, proszę Państwa, tak, że w tym Urzędzie Wojewódzkim również wydaje się, że zapanowały nowe standardy, jeśli chodzi o spotkania z mieszkańcami. Ja odbyłem ponad 200 spotkań w całym województwie lubelskim i te spotkania nie były bezproduktywne. Te spotkania spowodowały, że właśnie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, w moim gabinecie, miał miejsce impuls, który spowodował powstanie Funduszu Dróg Samorządowych. To w tym gabinecie panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przedstawiałem groźby mieszkańców województwa lubelskiego, z którymi spotykałem się na spotkaniach, na tych ponad 200 spotkaniach w całym województwie. To wówczas padła decyzja o zdecydowanym zwiększeniu środków finansowych na drogi gminne i powiatowe. No i to dało impuls z kolei do Funduszu Dróg Samorządowych. Chcę Państwu zakomunikować, że Fundusz Dróg Samorządowych, ta lista na ogromne miliony złotych, łącznie razem z pierwszym rozdaniem będzie to zdecydowanie ponad 500 milionów złotych, została podpisana w piątek przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i od tego tygodnia rozpoczynamy wręczanie umów naszym samorządowcom, które przyniosą w ciągu następnych tylko 12 miesięcy ponad 600, zdecydowanie ponad 600 km nowych, świeżo wyremontowanych, zmodernizowanych dróg gminnych i powiatowych. To wszystko są efekty działania ostatnich 4 lat. Nie mówię o wszystkich aspektach tego działania, bo nie da się wszystkiego wymienić. Chcę tylko Państwu pokazać, że ta efektywność pracy urzędników Urzędu Wojewódzkiego i mojej skromnej osoby spowodowała zapewne, że Partia Prawo i Sprawiedliwość obdarzyła mnie ogromnym zaufaniem, co jest wielkim honorem i zaszczytem dla mnie, i wskazała na moją osobę jako kandydata do Sejmu z pozycji numer 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 6. Za to bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich Państwa, jeśli Państwo podzielacie te wszystkie poglądy, które prezentuję oficjalnie i publicznie, i wszystkie te wartości, na bazie których funkcjonuję w okresie sprawowania tej funkcji wojewody i przez całe moje życie. Jeśli Państwo twierdzicie tak jak ja, że to jest świetny czas dla Lubelszczyzny, świetny rozwój Lubelszczyzny, rodzin na Lubelszczyźnie, infrastruktury na Lubelszczyźnie, to proszę Państwa o mój głos. Ogromnie się cieszę z przyjęcia zaproszenia tak wybitnych osób tutaj wokół mnie zgromadzonych. Przedstawicieli świata nauki, w osobie pana profesora Mieczysława Ryby. Zaproszenie przyjął również pan profesor Waldemar Paruch, z przyczyn od niego niezależnych nie mógł osobiście uczestniczyć w tym dzisiejszym briefingu. Cieszę się ogromnie z przyjęcia zaproszenia przez pana senatora Grzegorza Czeleja, mojego wielkiego przyjaciela, który jest kandydatem na senatora z okręgu podlubelskiego i to jest mój kandydat na senatora. Na niego będę głosował i chcę, żebyście Państwo również przekazali dla niego poparcie wszystkim tym, którzy zamieszkują okręg podlubelski. Moim kandydatem na senatora jest również pan minister Krzysztof Michałkiewicz, który startuje tutaj z miasta Lubina. Człowiek z ogromnym doświadczeniem politycznym, który nam będzie bardzo potrzebny w Senacie. Pan senator Gogarz z okręgu trzeciego, z kolejnego okręgu w województwie lubelskiego. Cieszę się, że są przedstawiciele świata rolnictwa. Pan Gustaw Jędrojek, członek zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawach rolniczych. Współpracujemy na co dzień i wiele rzeczy udaje nam się pchać do przodu, można powiedzieć. Wiele problemów rozwiązywać, wiele pomysłów i inicjatyw rzeczywiście wyzwalać w tym świecie rolnictwa. Cieszę się, że są przedstawiciele samorządu. Jest pan starosta Radosław Gusta, jest pan starosta Dariusz Szóstek. Są radni miejscy, są radni z Sejmiku Województwa Lubelskiego, Ryszard Szczygiel. Cieszę się ogromnie, że jest ze mną również młodzież. Licznie zgromadzona. To są wszystko grupy społeczne, które chcą, żeby dobra zmiana była kontynuowana w Polsce i dobra zmiana była kontynuowana na Lubelszczyźnie, bo to jest dobry czas dla Polski i świetny czas dla Lubelszczyzny. Mamy świetny wybrany kierunek, chcemy iść w tym kierunku jeszcze szybciej, jeszcze efektywniej, a do tego jest potrzebne Państwa wsparcie w wyborach 13 października. O co Państwa serdecznie proszę. Panie senatorze. Sprawiedliwość w tym roku ma najsilniejszą listę do parlamentu w historii. Nasza współpraca z panem wojewodą rozpoczęła się od tego, że on był kandydatem na wojewodę. I z tego się cieszę, bo to był wtedy najlepszy wybór. Trafny, który został doceniony w sposób szczególny. Rzadko bywa, aby spośród tak znanych parlamentarzystów drugie miejsce dostała osoba nie będąca posłem. To jest dowodem bardzo dobrej oceny funkcjonowania Urzędu Wojewódzkiego, Wojewody Lubelskiego i to jest awans będący nagrodą za lata ciężkiej pracy.
To jest sygnał, że partia potrzebuje takich osób w parlamencie. Dlatego apeluję do Państwa o oddanie głosów na całą listę Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie na mojego przyjaciela Przemysława Czarnego. Bardzo dziękuję Panie Sławie. Profesor Przemysław Czarnek reprezentuje sobą takie rzeczy, które wydawało się nie da się połączyć w jednej osobie. Z jednej strony to wybitny naukowiec, to reprezentant środowiska naukowego, a zarazem wielki działacz społeczny, taki, który w praktyce życia był w stanie animować tyle różnych inicjatyw, które stawiają to nasze województwo w sensie inwestycyjnym, o czym mówił, w sensie rozwojowym na piedestale. I połączenie tego kapitału, gigantycznego kapitału intelektualnego, spięcie środowiska akademickiego, a zarazem tej wielkiej aktywności wielu ludzi, których animuje, a wszyscy tu obecni przecież właśnie w dużych sferach życia społecznego się uaktywniają, współpracują, działają. To wszystko jest w tej jednej osobie. I wreszcie jest to człowiek o bardzo wyrazistych, konserwatywnych poglądach, bardzo związany z Kościołem katolickim, broniący wszystkich tych zasad, które stanowią o tożsamości naszej narodowej, kulturowej, właśnie tej chrześcijańskiej. Więc wydaje się, że Polska jest naprawdę wyjątkowa przy tych wszystkich ważnych, wielkich kandydatach, które są na Prawo i Sprawiedliwość. Moim głębokim przekonaniem jest to postać wybitna, postać, która rzeczywiście dla całego województwa robi bardzo dużo, a niezwykle też kompetentna. Człowiek, który i w sensie swojego doświadczenia społecznego, i w sensie swojego dorobku naukowego naprawdę dla nas wszystkich może zrobić bardzo dużo. Także bardzo cieszę się, że mój przyjaciel może być naszym reprezentantem tej listy. Pan Gustaw Jędrajek, przedstawiciel Panie Wojewodo, bardzo się cieszę, że mogę wspierać Pana kampanię do Sejmu. Współpracujemy od wielu lat, od samego początku. Wojewoda Lubelski jako przedstawiciel urzędu i przedłużenie parlamentu brał czynny udział z rolnikami w różnych rozmowach, wszelkich spotkaniach. Spotykaliśmy się ze wszystkimi instytucjami wokół rolnictwa, gdzie przewodniczył Pan Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Inicjował wiele przedsięwzięć, które mogliśmy razem realizować. Najbardziej dziwi mnie to, że niektórzy nie popierają tak wyrazistego człowieka, jakim jest Przemysław Czarnek. On bardziej się troszczy o wychowanie moralne naszych dzieci niż niektórzy rodzice tych dzieci. Także popieram go całym sercem jako wspaniałego człowieka, katolika i wspaniałego człowieka, który wieś zdobył sobie tym, że dla nich zawsze służy i był oparty. Wszystkiego najlepszego i proszę o głosy dla Przemysława Czarnka. Bardzo dziękuję. Przedstawiciel młodzieży, czas na nasze. Dzień dobry, bardzo żywe. Chciałem powiedzieć, dlaczego warto głosować na Czarnka. Dlatego, że jest młody, co niesie ze sobą wiele perspektyw. Jest doskonałym wojewodą, spełnia swoje obietnice oraz ma ogromne poparcie wśród młodego pokolenia. Pan Przemysław zrobił bardzo wiele dla Lubelszczyzny i myślę, że dlatego warto oddać na jego głos. Jestem, panie marszałku, panie wojewodzie, całym sercem z panem. Dziękuję. Proszę Państwa, ja wszystkim Państwu dziękuję, że nas tutaj dzisiaj otaczają. Są przedstawiciele przedsiębiorców, jest przewodniczący mojej Rady do Spraw Przedsiębiorców, są przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, jest Kamila Grzymaczewska, są przedstawiciele Polonii Amerykańskiej, jest Małgosia, która przyjechała prosto z Chicago do nas, jest jak Państwo widzicie, mnóstwo ludzi, którzy pan Marek Jurewski, mówiłem Marek Jurewski, jest Civitas Christiana, wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. I proszę o wsparcie w najbliższych dniach. A chcę Państwu też
powiedzieć, że ta kampania to będzie absolutnie kontynuacja rzetelnej pracy wojewody na swoim urzędzie. Niektórzy pytają, czy to się da położyć. Moja kampania trwa od 9 grudnia 2015 roku i polega na bardzo rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków, aktywnym wykonywaniu obowiązków i na aktywnych kontaktach ze społeczeństwem. Pod tym względem nie zmieni się nic. Kampania będzie polegała na aktywnym wykonywaniu obowiązków wojewody. To wszystko inne wydatki, które kampanii wyborczy zawsze towarzyszą, ale na pewno nie zmienia najmniejszych usług dla mieszkańców przez Wielkie Wojewódzki i wykonywania zadań przez Wielkie Wojewódzki. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję przedstawicielom wszystkich mediów za obecność i ciągłą obecność przy tym, że blisko 4 lata. Dziękuję bardzo.